Ogłoszony został konkurs i z przeznaczonych ponad 1 600 000 zł wybrano 28 ofert na realizację zadań, które obejmowały ponad 1 200 000, czyli jakby niecała kwota przeznaczona do dyspozycji została wykorzystana. W międzyczasie, w związku z tym, iż została zmieniona ustawa, możliwe okazało się większe wsparcie na zatrudnienie osób w zakładach aktywności zawodowej, a ponieważ zwróciły się do nas z prośbą zakłady aktywności zawodowej w Lewicach oraz w Nysie, możliwe jest przekazanie dodatkowych 107 000 i dzięki temu w Lewicach możemy wesprzeć zatrudnienie 3 osób, natomiast w Nysie 10 osób, także kolejne 13 osób uzyska od nas wsparcie, czyli zmieniamy kwoty dofinansowania tak, aby takie zatrudnienie było możliwe. Zakłady aktywności zawodowej to takie miejsca, w których osoby niepełnosprawne nie tylko mogą pracować, ale przede wszystkim otrzymują taką możliwość spełnienia się. Dzięki temu wspieramy ich rozwój osobowy i myślę, jest to taki bardzo dobry czynnik wpływający na integrację z całym naszym społeczeństwem.